Witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej gry. Z jednej strony, nie wiem, jakby to powiedzieć, jej nie lubię, z drugiej lubię. Ciężko zawyrokować. Podoba mi się ogólnie wystrój, znaczy zaprojektowanie tego miasta. Zakładam, że to jest oparte na rzeczywistym rozkładzie ulic i tak dalej, ale te klatkowanie obrazu to jest tragedia. Jakieś foto. Fontanna Stachus. Stachus, oficjalnie Karlsplatz. To plac w centrum Monachium, jest on otoczony półkuliście przez neobarokowy Stachus Rondel. Rondel. To jest fontanna? Serio? Okej. Wygląda mi jak jakiś ten... spotki. Tutaj mamy Osram, czyli rozumiem, że reklama dźwignią handlu. Też mi się wydaje, że GameStop to chyba prawdziwa nazwa tego sklepu. Chociaż GameStop mi się bardziej kojarzy z Anglią. Czy tam ze Stanami, nie. Nie da się tu przejść, dobra. Żeśmy sobie pozwiedzali. Samochód na początek przygotowałem takiż oto. Z nudów go przemalowałem. Nie wiem, czy się utrzyma. Rejestracje w ogóle, taka tekstura tych rejestracji, że... Bagażnik z przodu. No tak, bo to w końcu ten. Elektryk przecież. To co on tu ma mieć, tak? Dobra, wchodzimy. Lustereczko się zrobiło, fajnie. Nie wiem, czy się przyzwyczaję, że do dołu to do góry i tak dalej. Dobra, w każdym bądź razie chciałem na mapę przejść. Zobaczmy, co tu mamy. RT, zbliżenie. Zastanawiam się... Jeju, i na mapie też jest... Czemu to jest odwrócone? Nie kumam tego. Oni tego nie widzą, że... Jak biorę strzałką, gałką do góry, to jadę do dołu? Co to w ogóle jest? Jakbym miał dobry kontakt z tą, no, firemką, to bym tam napisał parę słów do nich. Wiosenne porządki. Pytanie tylko, czego nie robiłem? Coś, co mi się przyda, żeby osiągnięcie załapać, to wydaje mi się, mogłem robić chyba. Szaleństwo, tego nie robiłem na pewno. Myślałem, że tam, gdzie jest gwiazdka, to tego na pewno nie robiłem, ale... Ale jak widać, jest dużo rzeczy do zrobienia. No dobra. Powiedzmy, że... Wiosenne porządki. Przejść wyznaczone miejsca, by rozpocząć to ćwiczenie. Nie chcę ćwiczyć. To jakieś chyba z drogeria, dobra, to szofer na dyżurze przejść do wyznaczona, aby rozpocząć tę misję. Wymagany jest pojazd co najmniej 4 miejscami. No to mam taki, dobra. Czyli ustaw punkt. Serio i tak naokoło. Normalnie jak Taxi Life też trzeba naokoło śmigać. No dobra. Zobaczmy, jak mi pójdzie z tym wzruszeniem. Kurde, telefon położyłem nie w tym miejscu, co trzeba. Znaczy położyłem telefon tam, gdzie chcę gamepada postawić. Dobra. Teraz trzeba sobie przypomnieć, jak się silnik włączało. Czy tu już nie trzeba silnika włączać? Kurde. Jeszcze pedały za blisko są. Potem zrobię za daleko i będę ten odjeżdżał. Menu pojazdu to mnie chyba... A w sumie... przytrzymaj to radio. Właśnie, jakie radio? Co prawda przez te radio to mi ostatnio ścigał YouTube. Ale w sumie i tak nie mam monetyzacji, ale z drugiej strony kiedyś będę miał tą monetyzację i wtedy
Może ktoś będę zarabiał na tym. I co, wystarczy, że bieg wrzucę i samochód ruszy? Ej! Kurka wodna. Tego się nie spodziewałem. Że ruszymy. Ty dobre. Wystarczyło tylko bieg. Dobra, teraz trzeba kierunki wrzucić. Spojrzeć się w lusterko, które ma 5 klatek na sekundę. Chyba dokładnie tak jak ta polska gierka Alaska na konsolach. Aha. D, Stefan, D, a nie N. Dobra, przejechał chyba. Dobra, idziemy. Nie, ale w mieście to bardzo gra klatkuje. I cicho coś mam. Pogłośnijmy sobie trochę, dobra. Ale ta automapa jest czytelna. A muzykę słychać. Pewnie samochodu obok. Albo za mną. To tam nieźle słuchają tej muzy. Że przez zamknięte okna słychać. I chyba nie wiem, czy jadę dobrym pasem. Bo to jest chyba dla skręcających w prawo. Właśnie, czemu nie mogę skręcić w prawo? Ale jak ta automapa jest w ogóle nieczytelna. Masakra. Ja skręcę i tak w prawo teraz. Nie będę się słuchał automapy. Chyba nie muszę ten kierunką wrzucać. Chyba. No i teraz nie może to kierunko wskazać. No. A po co miałem używać? Na serio. Ta gra czasami przesada. Właśnie nie pamiętam, czy to był tempomat? Czy to nie było tempomatu? I też mnie denerwuje to, że puszczam nogę z gazu i on automatycznie staje. Czemu się nie toczy? W ogóle nie muszę hamulca używać. Jadę, puszczę gaz i hamulec. Może tak w elektrykach jest, nie? Ale ani lewa ta mapa nie jest czytelna, ani prawa. Po co mi pokazuje te wszystkie punkty, te pioruny, te wykrzykniki. Ja już tego nie potrzebuję. Po co mi to? No po prostu nie wiem, jak jechać. Przez ten gąszcz tych ikonek. No ja nie mogę. Po prostu no nie mogę. Więcej tego powinno być. Da się to wyłączyć w ogóle? Interfejs i myślałem, że rozrywka. Sprzęgło to nie to. Wyświetl interfejs. Widoczność prędkościomierza. Minimapa zawsze. Widoczność elementów z celem misji. Wyświetlaj komunikaty o zadaniach. Ta opcja włącza okno komunikatorów o zadaniach. Nie, wyłączę. Widoczność elementów z celem misji to chyba jest ok. Ta opcja steruje widocznością elementów ostrzegawczych mówiących o rzeczach takich jak wykroczenia drogowe lub błędy w obsłudze pojazdu. Kusi, żeby to wyłączyć, by mnie nie denerwowało, ale... Wyświetla interfejs. Dobra, zobaczmy, co żeśmy wyłączyli. Nic nie włączyliśmy. Nadal na tej głupiej mapie jest cały ten bzdet. Jak się tego nie pozbyć z wszystkiego? Ja nie potrzebuję tego. Wybrałem sobie ten, gdzie chcę jechać i goodbye. Wyświetlaj komunikat o zadaniach. Widoczność elementu z celem misji to? Nadal wyświetla. Nie wiem, może to... Ale po co mi to? Kurde. Celownik, komunikaty, widoczność elementu. Widoczność elementów ostrzegawczych. Okej. Okay. Tylko na zewnątrz, tylko wnętrze. Zawsze. Widoczność minimapy. Tylko wnętrze. Wyświetl interfejs. Widoczność. Nie ma. Ikona nad pojazdem gracza to głupie jest, okej. Okay.
Wyświetlaj punkty widoczne. Okej, okay, może to to. Przynajmniej część może wyłączyłem. Nie, no nic się nie wyłączyło. Ja nie mogę. No serio. Po prostu jadę i nie wiem, gdzie mam jechać. Po prostu tak jest naćkane tego, że nie mam pojęcia. Brawo. Po prostu brawo. No i co ja mam to zrobić? Fenomenalne. Pewnie sobie teraz jeszcze wyłączyłem, że nie widzę na zewnątrz. A najlepsze, że to jest to? Tak, czy tu chyba na prawo musimy skręcić. Super. Jeszcze za szybko rusza ten samochód. Teraz pozostaje pytanie, czy na serio sobie nie wyłączyłem tego znacznika tutaj? Coś mi się tak wydaje. Na automapie nie zniknęło, ale ten... Ja nie mogę. To wyłączone. Dobra. To jest okej. Okay. Co ja to wyłączyłem? Tylko na to mi niepotrzebne wyświetlaj to. To to? Tak. Ja. Czy tego, czego nie chciałem, to sobie wyłączyłem. No dobra. Teraz przynajmniej, jak wzięliśmy misję, to czy tam zalecenie, to przynajmniej jest czyściej na tej mapie. Niechaj i tak będzie. Dobra, ty włącz kierunek, bo znowu nas ukaże. Gra. Takie pytanie za milion punktów. Jeszcze wejdę, sorry, w menu, ale... Czy da się zmniejszyć ten... czułość pedałów w tym? W kierownicy? Nie ma nic takiego. Jak oni się ten... ogłaszają, że to jest symulator samochodu, jak nawet nie można ten... Kurde, no. Szkoda gadać, nie wiem, na serio. Ta gra to takie mieszane uczucia powoduje, że to masakra. Wcisnę, nie wiem, centymetr gazu i zasuwam, jakbym, nie wiem, wcisnął prawie do oporu. I nawet nie mogę tego wyregulować. To w Forza Horizon 5 to miała tysiące ustawień pod tym kątem. Czułość gazu, czułość sprzęgła, hamulca, wszystkiego można było ustawić. Tutaj nawet nie mogę bzdetów z mapy wyłączyć, których nie potrzebuję. Mógłbym sobie na przykład chcieć zostawić, że tylko zlecenia mi pokazuje na mapie. Ale nie. No jeszcze stoję, czekam na światłach, no super. A co panu się stanęło, że nie jedziesz? Okej. Okay. Ale to tak, no... Irytuje mnie to z tym gazem, że leciutko ciśniemy i zasuwamy jak Formuła 1. I druga sprawa też, jak odpuszczam gaz i się zatrzymuję. Powinienem powoli wytracać prędkość, jak to w każdej grze jest. Ale nie, w tej grze tak nie ma jeszcze... Muszę zwrócić uwagę, nie wiem, w jakimś benzyniaku czy coś.
Może to jest domena tego, no... elektryka tylko. Wątpię. Bo wydaje mi się, że już to... na to się skarżyłem w którymś odcinku wcześniej. Cudownie, że ten... skręciłem i automatycznie mi się kierunek nie wyłączył. I co my tutaj w lewo, tak? Okej. Okay. Te auto się zachowuje jakbym kartonem jechał. Na serio. Gdzie mam wjechać? Tutaj na prawo? W ogóle nie czuć ciężaru samochodu, nic. Masakra. No zobaczymy, jak mi ten parkowanie wyjdzie. Dosłownie małym paluszkiem u nogi wciskam gaz. Ej, ja tu nie powinienem zamrugać. Teraz będzie, że nie użyłem kierunku. Odbierz przyjaciela. Okej. Odebraliśmy przyjaciela. Włączamy się do ruchu. Co prawda, tak się włączałem, że nie spojrzałem w lusterko. Dobra, tutaj mamy w prawo. Aj, chyba za słabo kierownicę przykręciłem. Mam nadzieję, że nie uderzę w niego. Kurka wodna, chyba uderzę. Ale za mną stoi już jakiś delikwent. Uderzę czy nie uderzę? Nie uderzę, dobra. Ale masakra. No ale tak, o niebo lepiej się gra na kierownicy jak na padzie. Bez dwóch zdań. Kurde, ciekaw jestem, jakby się grało w te gry na playaku. Jakby miał identyczny model kierownicy od Trasmastera, tylko przeznaczonego pod PlayStation. Czy PlayStation jakby lepiej wykrywa te kierownice? Czy w ogóle wykrywa? Bo na Xboxie to tak zauważyłem, że podłączam tą kierownicę i okej, działa ta kierownica w tym momencie, ale system konsoli nie pokazuje mi jej w ogóle w kontrolerach. Nie mogę sobie czułości gazu skonfigurować, przycisków, nic. Aha. Po prostu ta kalipa jest. Masakra. Może na tym... na playaku by było lepiej. W sumie muszę jakąś grę na playa sobie ten skołować, bo ta biedna konsola stoi i się kurzy tylko. Znaczy ostatnio nagrywałem ten odcinki z tego filmu. Z Nocnej Zmiany, czy jakoś tak. Wydaje mi się, że tam mam jeszcze jakieś dwa filmy chyba kupione. A może nawet więcej. Bo to wtedy jeszcze na Turcji kupowałem. To wydaje mi się, że kupiłem jakiś pak filmów. To może się odkopię. A tak to chyba trzeba by może tego playaka sprzedać, jak już tak go nie używam. Miałem w Ragnaroka zagrać w GOWA, a niedługo... tak się długo zbierałem, żeby ograć, że niedługo na PC-cie wyjdzie. Ta druga część God of War'a. I oczywiście... z tego co widziałem, to takie samo jak z tym, Ghost of Tsushima. Niby na konsoli, na playaku fajnie wygląda, ale wydaje mi się, że... na PC-cie by mi lepiej wyglądało. Tak mi się wydaje. Ale z kolei, kurde, 200 kosztuje. Najtaniej, jak patrzyłem, Ghost of Tsushima, a na playaku chyba mam w plusie, co prawda plusa nie opłacam, bo nie ma sensu mieć wszystkich abonamentów otwartych.
wystarczy mi abonament na Xboxie, Ubisoftu i tak dalej. Ale nie pamiętam, co chciałem powiedzieć. A, Ghost of Tsushima. No i... ponoć fajnie wygląda na playce. Na PC-cie też fajnie wygląda, tylko pozostaje pytanie, czy skodowali na tyle dobrze na PC-cie, jakby przenieśli tą grę z konsol, że mój sprzęt będzie miał jakąś lepszą wydajność niż Playak 5. Bo wiecie, że Playak 5 jak najbardziej pewnie jest wolniejszy niż mój komputer w tym momencie, ale gra, która była pierwotnie zrobiona na konsoli, jest szansa duża, że będzie działać lepiej albo podobnie jak mój sprzęt, więc wtedy nie ma sensu jakby kupować tej gry na PC-cie, nie? Jak będzie podobna jakość. Ale ciekawe, Horizona ogrywałem, to na przykład w Horizona 2 nie wyrabiało mi w 4K. Aczkolwiek chyba wyszła jakaś optymalizacja DLSS 3.5 chyba do tego Horizona. Jakieś sterowniki też Nvidia wypuściła. Troszeczkę lepiej wspierające tego Horizona. Więc można by drugie podejście zrobić i może by w 4K ruszyło. Z jakimiś tam mniejszymi detalami. Nie, fajnie, że Sony wypuszcza dużo swoich gierek na peceta. Chwali im się za to. Tylko, że wtedy sens kupowania gier na konsoli traci sens. Nie, bo wiadomo, te gry wychodzą z opóźnieniem dwuletnim albo nawet większym. Ale wydaje mi się, że Ragnarok aż tak długo się nie czekało na niego. Chociaż też chyba z 2 lata minęło. Bo konsolę kupiłem właśnie z Ragnarokiem w komplecie. A konsolę już mam chyba ponad rok. Więc może coś być na rzecz. I co kolejne? Znajomy? Przyjaciel. Przyjaciel domu. Jedź do restauracji. Dobrze. Najfajniejsze, że najpierw słyszałem muzykę, a potem kolesia zobaczyłem nadjeżdżającego. No. I muszę koniecznie to kółko zrobić, żeby wykręcić. Nie mogę tutaj tak elegancko sobie zawrócić. Okej. To jedziemy. Tak jak się powoli jedzie, to tak nie czuć, że klatki spadają. Ciekawe, czy gra mnie ochrzani, że kierunku nie włączyłem. Uj. Na szczęście tego nie zrobiła. Tylko czemu mi się tam ulica urywa w tamtym miejscu? I dlaczego na przykład nie mogę tutaj wyjechać prosto? Bo widzę na mapie, że tam jest przecież ulica. Tak jakby nie trzeba było zawracać. Kurde, ale korki normalnie jak w realu. To na pewno im się dobrze udało oddać. Ja nie mogę. Aż się telefonem chyba pobawię z nudów. Dzisiaj rzuciłem tego wieczorem Prince of Persia jako kolejną grę. Avatar trochę wcześniej. Ale wydaje mi się, że będziemy Assassina ogrywać jako główną taką serię nową. Assassin zdecydowanie większym jak na razie wzięciem się u was, waszym zainteresowaniem wykazuje.
aczkolwiek Prince of Persia jakby, no, ogrywając, nie nastawiłem się, że to będzie jakby, że wygra na przykład z Assassinem. To jakby zupełnie inne gry są, innego jakby kalibru. Assassin, duża gra z otwartym światem, a Prince of Persia, można by powiedzieć, tak, no, nie urażając tej gry, platformówką. Dużo, no nie tyle co prościejsza, no nie będzie prościejsza, bo tam dużo bossów było, nawet w tym pierwszym odcinku. Potem się zacznie dużo skakania po platformach, jakieś kolce i te sprawy. Jakieś kombinowanie, jak mapę przejść dalej. No Avatar, ze zdziwieniem zobaczyłem, że Avatar na konsolę miał dzisiaj premierę dopiero. 16. Wydawało mi się, że Avatar miał premierę równo z PC-tową wersją. Ale nie wiem, czy będę ogrywał Avatara na konsoli. Chyba wola jednak na PC-cie. Znaczy, wola. Kujka wodna. Ja bieg chyba zmieniłem z przyzwyczajenia. Tak. W sensie, kurde, kierunek miałem rzucić. Tak, wiem, nie pójdę o kierunkowskazu. W sensie, myślałem, że łopatkami z przyzwyczajenia się zmienia, znaczy włącza kierunek. No i czemu nie mogę na przykład teraz pojechać prosto? Czemu mi automapa pokazuje, że mam... No, naprawiło się, ale przed chwilą nie mogłem tak zrobić. Jak już robią tą automapę, to chociaż mogliby ten zrobić, żeby poprawnie to pokazywało. Dobrze, że nie mam jakiegoś czasu czy coś. No, wracając, mógłbym Avatara ogrywać na konsoli, nie ma problemu. Znaczy, ja nie mam z tym problemów. Problem mam tylko taki, że miejsca na dysku nie mam. Na konsoli oczywiście. Do PC-ta kupiłem sobie niedawno dwuterówkę NVMe, więc mogę szaleć. Znaczy już za bardzo nie mogę szaleć, już tam chyba 600 giga mi zostało. Dodatkowo, jak wiemy, na dyskach NVMe warto mieć te 10% około dysku wolnego, żeby miał gdzie te pliki sobie tam mielić, żeby nie nagrywał cały czas w jednym miejscu. Więc no. A 1 terabajtowy do Xboxa dysk kosztuje chyba na ostrych promocjach, teraz widziałem, jedyne 570 zł. Za 8 dych taniej można kupić dobry dysk do PC-ta 2-terabajtowy. Aha, kuźwa. I właśnie to jest kolejna bolączka gier na Xboxie. Że nie używasz pada, więc ci gra ten pada wyłącza. Znaczy, pokazuje się taki ekran. W tryb uśpienia przechodzi, bo nie używasz pada, no. W końcu ja gram w tą grę po prostu myślami. Konsola, na serio, no, konsola nie wyczuwa mojej kierownicy, że jest w ogóle podpięta. Nie wiem, jakim cudem ja w takim wypadku prowadzę to auto. Ale może też z tego powodu jest tyle tych problemów na konsoli, że te kierownicy nie wykrywa jak trzeba. Chociażby taka, że nie ma jakichś wibracji dodatkowych. No kurde, tego nie kumam. To nawet tego gamepada, co kupiłem, GameSphere się chyba bodajże nazywa, jest aplikacja do ściągnięcia na konsoli, żeby można było sobie tego pada skonfigurować jak się chce. A Thrustmaster, patrzyłem, nie ma takiej aplikacji na tym, na konsolach. No chyba, że źle patrzyłem. Jak można wypuścić kierownicę i softu do niej na konsoli, skoro nie da się nią kierować, znaczy skonfigurować jakby z poziomu opcji w systemie w konsoli. Jak się nie da, to się powinno właśnie aplikację wypuścić, tak jak ci od GameSphere'a zrobili. To mogę wszystko, martwą strefę ustawić, przyciski pozamieniać, postawić jak chcę, jaką czułość gałek, wszystko mogę. Kurde, spojrzałem w lusterko, jakąś twarz zobaczyłem i się przestraszyłem.
Zapomniałem, że kogoś wiozę. No i w każdym razie, no ta kalipa jest tą kierownicą na Xboxie. Może na Playaku jest inaczej. Ciekaw jestem, czy na Playaku, na serio, czy jakbym podłączył tego typu kierownicę, czyli Trasmastera 248, on tam się chyba jakoś inaczej nazywa, nie X, czy by ten, nie wiem, czy przechodzi, nie jest, czy go nie ma. Czy by w systemie było widać tą kierownicę? By konsola jakby w ustawieniach widziała tą kierownicę? Czy tak samo by było jak na Xboxie, że podłączasz kierownicę i konsola tak zachowuje się, jakby nie wiedziała, że cokolwiek jej ten wetknęliśmy. Chociaż jak widać, kieruje tym samochodem jakoś. Ale to mi się wydaje, że gra wtedy wie, że mam tą kierownicę podpiętą. Konsola jakby o tym nie ma pojęcia. Mam nadzieję, że nie za późno włączyłem światełko. Dobra, jesteśmy w restauracji. Proszę bardzo, na 5 gwiazdek się udało. I to jest dobrze. I to było dobre. Ponarzekałem i jest spoko. Dobra, zobaczmy, czy jakieś trofeum wpadło. Wpadło coś, ewidentnie. Będzie godzina mi teraz wyświetlał, serio. No, otwarte osiągnięcie. Ja nie mogę. Ten Microsoft to po prostu na dziady schodzi. Okej, czyli ukończono misję szofer na dyżurze. No okej. A tak a propos, chcę nagrać jakiś odcinek z tego Balatro. Wyjebista gierka. Niby prosta karcianka, ale w tej grze nie ma nic prostego. Wyjebista gierka i dodatkowo w Turcji można, przynajmniej bo niedawno ją kupić za 4 zł. Normalnie chyba 8 dych kosztuje. Więc jak coś, to polecam. Nawet jak ktoś nie wie, czy ta gra jest dobra, to za 4 zł można się przekonać samemu. A naprawdę warto. Indyki są dobrymi indykami. Znaczy, chodzi mi o to, że indyki czasem są lepsze niż gry AAA. Z drogi jestem lekarzem, czyli domyślam się, że coś szybkiego nas czeka. Może ktoś będzie rodził. Jakaś kobieta znajoma będzie rodziła. Dobra. O, to jedziemy. Aha, czerwone jest, ale może uda mi się chociażby dołączyć do ruchu. No i tak ruszyłem, że nie widzę światła. Nie lubię chodzić do kina. Pytanie, jak tam mamy z tym z naładowaniem? 81%, rozumiem. Dobra. Chyba jest ok. Teraz jeszcze raz światełko. Nic mi tu z lewej nie idzie, chyba nie. Dobra. Jak nie użyłem kierunkowskazu. Weź mi gro, nie denerwuj. Już bardziej się mrygać chyba nie da. Już myślałem, że ten bus mi wjedzie. Właśnie są ten tory tramwajowe, a tramwajów nie widać. Może dodadzą w jakimś DLC-ku i będziemy jak w Bus Simulatorze ten tramwajami jeździć. Właśnie wracając do tramsi, no to tej samodzielnego dodatku do Bus Simulatora, próbuję ten zaliczyć te 10 tysięcy mil. Nie idzie to. Po prostu nie idzie. Wczoraj zostawiłem na noc, czyli na kilka godzin i chyba 500 mil przejechał. Tylko 500 mil przez parę godzin w nocy. Po prostu masakra, kto to wymyślił. Na serio.
i tak brykę zresetować. Odbierz krewnego ze szpitala. To niedaleko, widzę. To idziemy odebrać. No wyłącz ten kierunek, wyłącz. Człowieku. To wygląda, że to jest tutaj. I pewnie trzeba będzie zawieźć gdzieś. Do domciu. W sumie spoko, są takie ten... zleconka. Zawieź przyjaciół do restauracji, ziomka, no, krewnego w sumie. Odwieź do szpitala. A ja zrozumiałem, że ten, że mam odebrać. No nikt nie przechodzi przez pasy, jedź. O, na koniec jeszcze przebiegają. Dobra. Dobra, jak już dostałem karę za jazdę na czerwonym, to... to... przepraszam, to się nie powtórzy. Dokładnie. Co to takie nagle dostało? Dobra, no chciałem koniecznie przejechać, no. Zrobiłem to, co w Taxi Life, tylko w Taxi Life... już by mi anulowało. Ten scenariusz. Na szczęście ta gra trochę lepsza jest pod tym kątem. Ale mam przeczucie, że 5 gwiazdek nie dostanę za to. A mogłem już poczekać na tych światłach. No ale już mi się nie chciało. Kurde no. Już tak się naczekałem. Inna sprawa, że mogłem ich z lewej wyminąć. Ale już tak podjechałem blisko, że nie chciało mi się wycofywać. No i wyszło jak wyszło. Wyszło jak zawsze. No i czemu zwalniać, jak puszczam gaz? Kurde, może gdzieś to w opcjach jest, że jak puszczasz gaz, to się automatycznie hamulec włącza, nie wiem. W ogóle nie muszę ten hamulca używać. Mogę trzymać tylko nogę na tym, na gazie i tyle. Masakra. Dobra, jest zielona chyba. No jedź. Masz taką furę sportową, to zasuwaj. I czemu to pokazuje, że muszę jakoś w prawo jechać, żeby... Jakich kierunkowskazów? Kuźwa! Jak mnie ta gra zaczyna już irytować? W którym momencie miałem włączyć kierunek? Włączyłem, jakbym skręcał. Aha, jeszcze ten. Z wrażenia bieg przełączyłem. Co ja bym dał, żeby na łopatki ustawić włączanie kierunków. Nie wiem, ale na serio. To co mi się podobało na początku mniej więcej, że gra zwraca uwagę na włączanie kierunkowskazów, to zaczyna mnie powoli ten irytować. Jak na czerwonym, kuźwa, żółte było. Nie wiem, ta gra jest bardziej, nie wiem, jakby to powiedzieć, dociekliwa. Bardziej się czepia jak w realu. Wjechałem jak było żółte. Już byłem na tyle rozpędzony, że nie mogłem wyhamować, powiedzmy, no i co? Raczej bym mandatu i tak nie dostał. Ale w grze to nie wytłumaczysz, no. Żółte to czerwone. Oni nie mają problemu ze skręcaniem, widzę. Jakie zamiast mnie przepuścić. Co tutaj jest tempomat? Ktoś pamięta? W prawo? Nie, to jest kierunek. Do góry to jest chyba zmiana kamery. Tempomat. Dawało mi się, że to włączałem tempomat. Aż kurde, zobaczę akurat przynajmniej
pada, odświeżę, żeby mi się nie wyłączył. Łagra. Jest to jakiś opis przycisków na padzie, cokolwiek? Czy ma sens zgadywać wszystko? Oczywiście, że nie ma. Polityka prywatności. Jakie jest obłożenie przycisków? Ten jak podjechał blisko. Kolega. Tempomat. Tempomatu mi się zachciało. Jak kurw... Kiedy przejechałem na czerwonym przecież... Ja pier... Nie wiem. Ja chyba tą grę skasuję zaraz. Ruszyłem na zielonym i... I tam było już czerwone, tak? Mógłbym powiedzieć, że sprawdzę przy obróbce wideo, ale pewnie będę miał to głęboko. To całe sprawdzanie. Jeżeli gra trzyma się realizmu, to gówno, a nie było czerwone. Że tak się wyrażę. Nie wiem, zacząłem się gorąco robić już. Niby chłodniejszy wieczór jest, ale ten pozamykałem wszystko, żeby nie było dźwięków z ulicy. I zaczęło mi się ciepło robić. No i oczywiście nie ruszą, bo przejście jest, a ja potem ruszę i będzie czerwone, tak? A jednak ruszyli. Cudownie. O, no całkiem ładna ulica tutaj, nie powiem. A normalnie frustracja to bardziej jest. Co tu tak ciasno, kuźwa? No widzę, że znowu moje ulubione słowo wraca. Jak człowiek ten się wkurzy na coś. To tylko gra jest, człowieku. To tylko gra, no ale jak już grasz, to chociaż mogłaby nie oszukiwać. Na czerwonym świetle przejechałeś. Kierunku nie wrzuciłeś. No w przechodnia wjechałem, zgadza się. Była moja wina. Za długo na czerwonym stałem i się zirytowałem. Ale większość tych wykroczeń to z pupy jest. Taka prawda. Na szczęście to będzie ostatnie zlecenie dzisiaj. Pytanie tylko, jak daleko? Ej, tutaj nie skręcamy. Dopiero tutaj. I oczywiście pewnie będzie kolejne czerwone światło, bo czemu nie? No ale na pewno trzeba przyznać, że dosyć duża mapa jest. Jedziemy, jedziemy, jedziemy i końca nie widać. To chyba nawet nie miałem przyjemności być. Nie, byłem tutaj. Pamiętam. Bo tam, gdzie te parasole, coś tam brałem, jakiś ten... zlecenie. Ale zaczyna już zarywać, niestety. Puszczam gaz. Nie no, w sumie spoko, no. Jak się przyzwyczaję. Że nie muszę hamulca wciskać. Wystarczy gaz puścić. Zaraz mi ten za wykroczenie przewali. Za przekroczenie prędkości w sensie.
I co? Powinienem kierunek użyć? Nie. Jak miło. No ale tutaj użyję. Ciekawe, jak daleko jeszcze. Mogłaby ta cudowna automapa pokazywać, ile jeszcze kilosów. No chyba, że pokazuje, ja nie widzę. Ale nie widzę. Pokazuje, ale nie widzę, ale nie widzę, no. Załapiemy się na zielone, czy się nie załapiemy? Bo na razie tak słabo to widzę. Na żółtym lepiej nie przejeżdżać, bo wiecie, żółte to czerwone. W końcu nikt nam nie będzie mówił, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Jedź, tam nikt nam nie wmówi, że białe jest białe. Złote myśli przywódcy narodu. Jaki budynek? O, może 60 lecieć. Mogę to skręcić bez konsekwencji. To chyba będzie kolejny zjazd. Dobra. Mam nadzieję, że z boku mi nie wjedzie kolega po prawej. Dobra, nie szalej, Stefan. Górą dołem? Kuźwka wodna? Chyba źle pojechałem. Ja nienawidzę takich tych GPA automap, że człowiek nie wie, jak ma jechać. Za mała rozdzielczość jest, żeby takie szczegóły wychwycić. Ale w sumie nic się nie stało, że pojechałem górą. No ale dołem bym sobie przemknął i by było elegancko. Okej, czyli wjeżdżamy do... chyba do takiego rejonu z tymi... z domkami. Ciekawe, czy się nie trzyma za bardzo prawej strony. Dobra, tu musimy się wbić. Okej. Przynajmniej tu ci pokazuje strzałki, że nie jedziesz prawo, tylko masz jechać lewą stroną. To już bardziej rozumiem. No ale on pewnie tylko ostrzega w takich momentach, gdzie możesz ze ścianą się zderzyć, bo się świat kończy. Nie wiem, przestraszyłem się, że wjadę w tego czerwonego i oczywiście... Kurde, ale ten gość w lusterku mnie stresuje. O, proszę bardzo. Światła się zapaliły chyba same. Nie wiem, co to za gra, żeby te 60 na godzinę po prostu wyglądało, jakbyśmy jechali 20 na godzinę. Ale okej. Cały czas mówię okej. Wjazd pod górkę. Fajnie, że gra rozróżnia wjazd pod górkę i z górki. Szkoda tylko, że inne aspekty są olewane. Jak ciężar samochodu i tak dalej. To już w GTA 4 miałem większe wrażenie jakby... nie wiem, jakby to powiedzieć, obecności samochodu przy prowadzeniu. To się po prostu, przynajmniej tą brykę, już nie pamiętam jak inne, ale przypuszczam, że to bez znaczenia. Się prowadzi jak po prostu karton. Jedziesz, okej. Jeszcze ten wciskanie tego gazu bez jakby... jakby to powiedzieć, no wciskasz i jedziesz z miejsca. Nie ma jakiegoś opóźnienia, że samochód jest ciężki, przez co dłużej
nie wiem, się rusza. Nie ma czegoś takiego. To wciskasz i jedziesz. No. I ta gra chce być symulatorem. Na serio, ten nasze Taxi Life jest dużo lepsze pod tym kątem. Fakt, że to powiedzmy jest ciekawiej, bo odwozisz klienta do, znaczy krewnego do szpitala, te sprawy, jakieś skrzynki pomagasz przewozić. A w Taxi Life, no siłą rzeczy jest obsługa taksówki tylko, ale tam też mogliby coś zrobić. No taksówkarze też na przykład, no jakieś żarcie przywożą, te sprawy. Kiedyś zamawiałem na imprezie, jak byliśmy. Się coś skończyło i trzeba było zamówić. I kolega przywiózł. Tak samo współlokatorka kiedyś mnie zamknęła w mieszkaniu na taki zamek, którego się nie da otworzyć. Jakby to powiedzieć, od środka, i taksówkarz mi ten dała klucze taksówkarzowi, taksówkarz przyjechał i mi otworzył. A nie, inaczej było. I ja taksówkarzowi ten rzuciłem, no nie włączę kierunkowskazu teraz, jak mam kierownicę wykręconą. Co ja tam chciałem? Przez balkon rzuciłem klucze, żeby mi otworzył. Gruba akcja była. A taksówkarz sobie ten... stóweczkę za to wziął. Bardzo dobry koniec dzisiejszego odcinka się zbliża. Przed samym tym dwie kolizje, spok. No to przynajmniej fajnie, że jedno zlecenie mi wyszło na 5 gwiazdek. Przynajmniej to się udało. Czyli powiedzmy, da się. Grunt, że te osiągnięcia są zaliczane. Nieważne, że... Tylko, że jak jest jakieś osiągnięcie, które ten... Stalić wszystkie misje na 5 gwiazdek, no to wtedy, czy tam na 6, to by była lipa, ale z tego co podglądałem, to głównie daje gra osiągnięcia za po prostu wykonanie jakkolwiek zadania. Byle tylko się wykonało i tyle. Przynajmniej dobre i to. No i proszę Państwa, dojechali. Nie złamano przepisów, tak, no. To jest kolizja, no to wpadła mi, no niestety, ten na sam koniec. Przepisy, no to zawsze łamie. Dobra, zobaczmy. Wpadło. Okej. Okay. Czyli dwa osiągnięcia zrobione. To nawet ten na 50 punktów wycenione. Okej. Okay. Dobra. Da się to gdzieś zapisać, a to się nie zapisuje zasadniczo, tylko po prostu wychodzimy. Okej. Okay. Dzięki za tym za obejrzenie kolejnego odcinka. Wyszło jak wyszło. Jednym się ten odcinek spodoba, drugim się nie spodoba. Mi ta gra, że tak powiem, tak pół na pół. Czasem fajnie się w to gra, fajne ma pomysły, fajne te scenariusze, ale wykonanie leży... Samochodem się kieruje jak kartonem, nie da się skonfigurować kierownicy, mocy nacisku gazu, hamulca, po prostu lipa taka. Może z jakimś patchem nadajdzie jakieś rozwiązanie, ale w tym momencie jakbym miał wystawiać tę grze ocenę tak w skali do 10, to bym dał jej, nie wiem czy zasłużone, ale 5 na 10. No w każdym razie gadu, ale widzimy się w tej grze w przyszłym tygodniu. Chcę ją skończyć na 100%. To będzie takie moje ten postanowienie. postanowienie. Wygląda, że łatwo te osiągnięcia tu wpadają, więc jakoś przeboleję spadek klatek i te niektóre błędy,
które zarówno są po stronie gry, jak i są po stronie mojej, więc powiedzmy, że jest remis. No nic, dzięki jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam w przyszłym tygodniu. Hej!